Słuchaj, dzik, mam plan na dzisiaj. My to sobie musimy standardowo dać w kość jak zawsze, ale elitę trochę musimy przeszokać, żeby poczuli dzisiaj, kurwa, bo jak oni będą po swojemu jeździć, to do przodu nic nie pójdą. A jak ich trochę tam po kanionach przeciągniemy, no takie znajdziemy kaniony, wiesz, żeby były przejezdne, a nie takie impassable. No i będziemy ich tam na hamach ciągać, że mają jeździć. Trochę się do przodu posuną. Albo się dobrze zmęczą. Ten kanion chciałem sprawdzić na początek. Ręce już marzą. Jest igutek! Ja sam, oni we trzech. Ale rozkopałem trochę, nie? Trochę mam na twarzy. Kamerzysta też musi ucierpieć. Stwierdzam, że jak na pierwszy kanion dnia, trochę za duży hardcore, co nie panowie? Zawał już był, teraz będzie tylko lepiej. Miało być twardo. Miał być tak pięknie. Którą stronę dzisiaj sadzimy? W tą czy w tamtą? Dzisiaj na odwrót może. Możemy. Którą? Ale rozgrzewka na początek chodzi. Roztopy trochę się robi niebezpiecznie. Może się coś oberwać. Myślałem, że będzie to bardziej zamarznięte. Gutek! Piątką mogłeś, piątką jechać! Gwiazda YouTube'a jedzie. Doktor i jego 350. Czego się nie robi dla kamerowania? Cię chuj! Nie tędy! Kto cię teraz tu nawróci? Ja idę obadać, tutaj następny jest, może ten będzie lepszy dla nas, trudniejszy, ale... No, ten tu chyba... Ty dzik, powiem ci, że ten jest niezły dla nas. Tylko nie wiem, czy miękko nie jest na dole. Jak nie pierdolniesz dobrze stamtąd, to tu się zakopiesz. A to będzie już czas, jak się ten pewnie pójdzie. Próbujemy? Rzecz pewna. Rzecz pewna, no to... To próbujemy. Idziemy po sprzęty. Ja będę reżyserował. Mili Państwo, oto grzybu, trzy piątki. Próbuję kanion jako pierwszy.
Nie wiem, czy coś widać, nie wiem, jak tu powiększyć. Za stary jestem na tę technologię. Na serwis tego! Kiwaczki, jakby miał! Robiłem to samo co na Yamaha kafara, dwa budynki. Uwaga, kafar! Kurwa! Ej! Panowie, dzisiaj nie był plan jakiś enduro krzeszowice czy coś? Wyjechałem! Na zawodach by się liczyło to, że jesteś u góry, co nie? Tak, albo na górze, nie wiem jak jest poprawnie. Tak jak wiem, masz te twoje, przed i przed chwilą, tyle teraz. Pokaż puchar. Nagroda za wyjechanie kanionu. Nazwiemy to pomarańczowa tabliczka dzika, jak ją widzisz, rzucaj motorem. Kafar zobaczył i rzucił. Ale mój cały. Fuck. Nie no, wiecie co? Musimy zwiększyć tempo eksploracji terenu. Bo jeszcze nie przejechaliśmy prawie nic z tej wielkiej dziury. A już się ubawili. A już się ubawiliśmy po pachy. A co motorów napsuli? A ty też masz dzisiaj dobry dzień, co nie? No. Izzy, kurczę, tutaj Six Days Bestsellera pokazuje swoje różki, że tu daje radę. Tu robi co trzeba. Mała skarbka, ale wariot. Nie no, dzisiaj to jest kurde. Taka kondycja, uważaj. Musisz dobrze pójść od dołu. Grube. A no to zawsze jesteś adrenalinka, zadowolenie, endorfinki. Kafar, widzisz, i po to robię te filmy, żebyś się nakręcał w domu i coraz lepiej jeździł. I jest efekt. Zmęczeniówkę po nich taką zrobimy. Z dwa razy. W tą i z powrotem, co nie? Po tych muldach, takim każdy swoim tempem, jakie tam umie i takim zygzakiem rozszerzający się w tamtą stronę, żeby się posuwać w tamtą stronę, co nie? Podjazd. Dziku z miejsca? Ładnie.
i Gutek na swoim prychającym. Ale no, ale cześć. Teraz ja spróbuję z miejsca. Siedzenie, bo za późno nogi złożyłem. Gajecznica. Co on tam kombinuje? Taki kisiel? A i poszedł. Co tam się dzik dzieje? Radziu, tutaj też bebeski Hiro zrobił trochę, co? Ale żeby była taka gleba jak dzisiaj. Bo w lato to chuj z tego Beskidu. O, to się kafa i tam umęczy jak wściekły. Gładnik obciąłeś czy ci się załał? Nie, dzisiaj złamałem. Ty gładnik ci się załał równo? No. Kafar, jak też to mogę spróbować wyjechać do góry twoim. Spróbować twoim wyjechać do góry? Mój jeszcze trochę błota dostanie i go zgubię. O. Tu o kurde. Jakie? Zobaczymy bez pobliża, jaka jest różnica w sumie. Ale to 300 fajnie ciągnie na wolnych obrotach. A to 300 dziadostwo ma fajny dół. Nie. Leciutko daje, że ona sobie ciągnie po tym, co nie? Fajny, fajny. Tymi kolcami po gałach to nie fajnie, gogle zakładam. W tą stronę nie pojedzie. A śmierdzi. Rozpęd weź ich od samego lodu. Pięknie. Uczysz się, widzę. I ogień. On. Idziesz. I to będziesz po raz drugi. Dawaj, dawaj. Najlepiej o kamień jakiś. Już będzie chyba dobrze, chociaż jeszcze nie. Znajdź sobie jakiś twardy drzewko czy coś i o to puknij. Najlepiej jest, a nie tak kopać. Motora kopać.
Co ja jestem, tarcza do strzelania? Ale ładnie też poszedłeś. Kamer, na spokojnie, ciut za spokojnie, ciut za spokojnie. Co tam, dzień błotniczka? No, do pospawania pewnie. Dziku 2, gawędziarz 1. Ładnie. A się pospało, się zrobiło. Sponsor będzie miał kolejne wydatki, no trudno.